Uczestniczymy w zawodach pierwszej pomocy organizowanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku. W zawodach startuje 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Są zainscenizowane 5 scenek. Tutaj akurat za mną się odbywa wypadek komunikacyjny. Następna scenka, która miała miejsce, to było libacja alkoholowa, granie w karty, no i tam gorące napoje, poparzenie. Kolejna ze scenek to jest, zaczepia młodą parę, chuliganów, gdzie jest złamanie nogi, jedna z poszkodowanych ma, jedna osoba ma ciało obce w brzuchu. Kolejną ze scen to jest resuscytacja, czyli sztuczne dychanie, masa serca. I w zależności do tych wszystkich sytuacji drużyna w składzie 5-osobowy musi udzielić pierwszej pomocy i to oceniają słuchacze katedry zdrowego życia z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.